Nazywam się Marek Przystaś i tworzę taki projekt DuckyDuck. Wcześniej tworzyłem inne projekty, o czym zaraz powiem. Jestem z Krakowa, podobnie jak Marcin. Dzisiaj rano spotkaliśmy się przypadkiem w pociągu. OMGKRK to jest taki hashtag, który... Mówiłeś o OMGKRK, bo nie byłem od początku? Zapomniałeś. No, za mało czasu miałeś. Dajcie mu piwo. OMGKRK to jest taki hashtag, który spina całą naszą krakowską scenę technologiczno-startupową, czyli jak dzieje się jakikolwiek event, coś fajnego się dzieje z którymś z projektów, ktoś rekrutuje, to wrzucając to do sieci, umieszcza taki hashtag i po nim sobie wszystko możemy wyszukiwać. W Krakowie dzieje się dużo fajnych rzeczy, w Krakowie mamy Estimote, czyli projekt, który dość dużo, szybko i fajnie rośnie, mamy Base, mamy Infact, mamy Brainly, mamy International Coupons i kilka jeszcze fajnych, dużych projektów, które naprawdę rosną i to rosną niesamowicie. Ja zacząłem w 2005 robić gry dla dzieci. Tworzyłem Ciufcie. Widzę tutaj Roberta, który siedzi, z którym przez chwilę mieliśmy przyjemność pracować. Oprócz tego w jakiś sposób zaangażowałem się w Collab, czyli coworking w Krakowie. I jakiś czas temu uruchomiliśmy jeszcze jedną spółkę, Harimatę, która wykorzystuje technologie mobilne do tego, żeby w jakiś sposób pomagać ludziom i diagnozować wcześniej choroby. Jakiś czas temu Artur do mnie napisał taką wiadomość, czy 20 marca wpadłem na aulę powiedzieć, jak i co robicie w DuckyDuck, roboczy tytuł Auli American Dream. Pomyślałem, że spoko, fajnie, przyjadę, powiem, co robimy i będzie super. A dzisiaj przeczytałem coś takiego. Dziś o 19 na Aula Polska dowiecie się, jak przekroczyć Dolinę Śmierci. I tak sobie myślałem, kurwa mać, co to jest Dolina Śmierci? Nawet nie wiem, nie? Czy ja jestem w tej dolinie, ja już ją przekroczyłem, może dalej w niej jestem. I musiałem sobie taki szybki rachunek sumienia zrobić, co to jest, o co chodzi w ogóle, nie? I żeby powiedzieć i stwierdzić, czy jestem w Dolinie Śmierci, zrobiłem sobie rachunek sumienia, gdzie byliśmy w marcu 2012, kiedy ruszaliśmy z DuckyDuckiem. I byliśmy w takim momencie razem z Rafałem, moim wspólnikiem, że wybraliśmy się do Stanów i chcieliśmy stworzyć takiego klona Ciufci na świat. Tego nigdzie nie publikowaliśmy jeszcze. Wymyśliliśmy, że to nazwiemy Ciufcza. Taka totalnie, totalnie z czapy nazwa. Jak Mike Butcher podczas sesji jakiejś mentorskiej na to popatrzył, to zaczął się śmiać. I to był nasz deck. Mieliśmy 35 slajdów, strasznie pokręconą historię, w której mówiliśmy o wszystkim, o tym, że tworzyliśmy agencję interaktywną, o tym, że pracowałem dla KFC, o tym, że tworzyliśmy Zosię i Kevina, tajemniczą kuchnię, że zrobiłem wyspę Leona dla Hortexu. I ogólnie nasza prezentacja trwała jakąś godzinę, półtorej, Marcina byśmy przebili pewnie. I ogólnie nasza strategia marketingowa tutaj na tym jednym slajdzie się znajduje, czyli po roku chcieliśmy dotrzeć do 3,6 milionów amerykańskich rodzin i mieć 180 tysięcy kont premium i wszystko to zrobić poprzez PR, SEO, SEM, Social and Viral Activities, cokolwiek to znaczy. Customer Acquisition Cost, $1, nie? I serio, no z perspektywy czasu byliśmy skończonymi kretynami, ale wtedy, tak jak na to patrzyliśmy, to wydawało nam się, że wojujemy świat, nie? Kurde, no 3,6 milionów Amerykanów w rok. Uda nam się. No i pojechaliśmy do Stanów, zrobiliśmy fajne spotkania, spotykaliśmy się z gorszymi inwestorami, z lepszymi inwestorami, tych spotkań mieliśmy dużo. No i nagle się okazało, że no, nie da się zrobić prezentacji, która ma półtorej godziny, tylko maksymalnie 15 minut. No i zaczęliśmy to wszystko jakoś porządkować. Porządkowaliśmy i doszliśmy do marca 2014, czyli do dnia dzisiejszego. I powiem wam, czym DuckyDuck jest dzisiaj, na chwilę obecną. DuckyDuck jest to firma, jest to studio, które tworzy edukacyjne gry dla małych dzieci na platformy mobilne. Skupiamy się na wartościach, które są ważne dla rodziców na całym świecie, na wartościach uniwersalnych. Mówimy o dzieleniu się z innymi dziećmi, o higienie, o przyjaźni, o recyklingu i tak dalej, i tak dalej. Udało nam się dotrzeć do bardzo ciekawych blogerów, edukatorów, którzy o nas coraz więcej piszą i jeśli ruszamy z nowym tytułem, z nową grą, no to nie musimy już ich prosić, żeby o nas pisali, tylko sami z siebie o nas piszą. To udało się dokonać. Zostaliśmy w jakiś sposób też dostrzeżeni, byliśmy finalistami podczas takiej konferencji Launch Education Kids w Dolinie Krzemowej, zwyciężyliśmy T-Mobile Startup Challenge oraz byliśmy w top 6 na South by Southwest Education w tamtym roku w Teksasie
I to pokazało, że to, co robimy i sposób, w jaki chcemy to zrobić, ma jakiś sens i ludzie, którzy się troszkę bardziej na tym znają od nas, podobnie myślą. I to nam dało takiego kopa do działania. To są nasze produkty. Tworzymy aplikacje mobilne dla małych dzieci, dla dzieci od drugiego, w zasadzie już od półtora rocznych dzieci do piątego roku życia. Tych produktów mamy coraz więcej. Głównym założeniem Ducky Decka było to, aby produkty były uniwersalne i nie wymagały lokalizacji, czyli żeby działały zarówno w Polsce, w Stanach, w Hiszpanii, w Azji, w Australii, wszędzie, gdzie są dzieci, gdzie są tablety, żeby nie trzeba było tych gier tłumaczyć, dostosowywać pod kulturę, żeby po prostu działały. No i tak to od samego początku tworzymy i taką mamy strategię działania. Oprócz tego jakiś czas temu uruchomiliśmy działania licencyjne. Czyli oprócz tego, że sprzedajemy te nasze aplikacje poprzez App Store'a, poprzez Google Play'a, poprzez Windows Store'a i Amazona, to oferujemy nasze aplikacje różnym brandom, które mają już swoich klientów, mają urządzenia, mają różne pakiety, abonamenty i potrzebują fajnego kontentu, fajnych treści, aby użytkowników lepiej monetyzować albo zaoferować im coś dodatkowego. Udało się podpisać umowę z McDonald'em w Stanach i w Kanadzie i nasze gry są już w kilkudziesięciu, już chyba nawet w ponad 100 restauracjach w Stanach, gdzie dzieci sobie na takich dużych ekranach mogą w nie pograć. Rozpoczęliśmy właśnie triala w Applebee's, czyli też takiej sieci restauracji w Stanach, gdzie tak naprawdę na razie żadnego przepływu gotówki nie ma, ale rozpoczęliśmy trial, jesteśmy już w kilkudziesięciu restauracjach, testujemy, patrzymy, jak te gry działają. Działamy z Telefoniką, działamy z Bongiorno, kolejne telekomy za niedługo dojdą. I teraz kwestia jest taka, że oprócz tego, że naszym założeniem było to, żeby gry były uniwersalne, jeśli chodzi o content, jeśli chodzi o zawartość, jeśli chodzi o treści, to podjęliśmy taką decyzję, że chcielibyśmy, aby te nasze produkty były też uniwersalne, jeśli chodzi o model biznesowy. Żeby ten sam produkt można było wykorzystać w modelu B2C, sprzedając to bezpośrednio do klienta, ale też w modelu B2B i to nie tylko na modelu licencyjnym, ale żebyśmy mogli sprzedawać nasze produkty w modelu rozliczeń, płatność za preinstalację, płatność za 6 miesięcy, płatność za 12 miesięcy, revenue share i tak dalej, i tak dalej. Ducky Deck to jest zespół 10-osobowy, plus dodatkowo współpracujemy z kilkoma osobami na zewnątrz. W najbliższym czasie będziemy bardzo delikatnie powiększać nasze studio, ale na wszystko musi przyjść czas. I za chwilkę podzielę się z wami 5 takimi myślami przewodnimi, które w jakiś sposób tą Dolinę Śmierci i przetrwanie opisują, ale wcześniej podsumuję, gdzie my teraz jesteśmy. My tak naprawdę kilka razy otarliśmy się o break-even point. Kilka miesięcy mieliśmy takich, że zarobiliśmy więcej niż wydaliśmy, niż zainwestowaliśmy, ale nie jest to jeszcze trend. Jest tych miesięcy coraz więcej i prawdopodobnie w przeciągu najbliższych 3-4 miesięcy stanie się już to regułą, ale nadal jesteśmy spółką, która więcej inwestuje niż zarabia. I to chciałem na głos powiedzieć, bo dostaję bardzo dużo różnych maili z gratulacjami i tak dalej. Tak naprawdę gratulować jeszcze nie ma czego. Bo działamy, skalujemy i tak naprawdę sukcesy i gratulacje jeszcze przed nami dojdą pewnie w końcu 2014 roku, ogłosimy to. I teraz tak, pierwsza zasada, którą sobie przyjęliśmy, też sorry, mam slajdy po angielsku, częściej to prezentację gdzieś po angielsku robię, podobnie jak Marcin. Na samym początku postanowiliśmy nie myśleć w ogóle o polskich klientach. My wcześniej tworzyliśmy serwisy na polski rynek i rozumiemy polski rynek, rozumiemy ludzi na polskim rynku, rozumiemy dzieci, wiemy w co lubią grać, w co lubią się bawić, za co rodzice chcą płacić, ale jak chcieliśmy stworzyć projekt globalny, no to musieliśmy na chwilę o tym zapomnieć. I celowo postanowiliśmy, że przez pierwszy ponad rok działalności w ogóle nie komunikowaliśmy naszych gier w Polsce, w ogóle. Robiliśmy marketing na Stany, robiliśmy marketing na Azję, pozyskiwaliśmy użytkowników stamtąd. Celowo nawet jeśli mieliśmy zapięte analitykę do naszych gier, to filtrowaliśmy bardzo często ruch z Polski. Kwestia była taka, że z racji tego, że wcześniej tworzyliśmy Ciufcie, mieliśmy już jakąś wyrobioną markę jako grupa osób. I w momencie, kiedy pojawiał się gdzieś artykuł, którego nawet za bardzo nie chcieliśmy, żeby się pojawiał, no to na nasz serwis zaczęło wchodzić dużo osób, które zaburzały nam statystyki. My chcieliśmy stworzyć gry, które będą działać na całym świecie
I dlatego nie mogliśmy w pierwszej kolejności ich robić dla Polaków, bo my jesteśmy Polakami, myślimy w ten sam sposób, co nasi użytkownicy. Musieliśmy to przełamać, wznieść się troszkę wyżej i postanowiliśmy zrobić produkt, które będą grały dzieci w Azji, które dzieci będą grały w Australii i tak dalej, i tak dalej. Zapięliśmy analitykę bardzo głęboko w nasze gry i mierzyliśmy parametry zaangażowania. Dążyliśmy do tego, żeby zaangażowanie w tych poszczególnych krajach było na podobnym poziomie. Udało się to zrobić. Dzisiaj wiemy, że mamy produkt, który jest uniwersalny, jeśli chodzi o content. I zaczynamy mocniej to promować tutaj u nas w Polsce. Jesteśmy na to gotowi. Kolejnym takim bardzo może nieoczywistym tematem jest tak zwana, ja to sobie nazywam moja taka sinusoida wewnętrzna, bo jak prowadzę firmę, no to czasem mi się chce, a czasem mi się nie chce. Czasem coś mnie motywuje, a czasem coś mnie dobija i myślę, że nic z tego nie wyjdzie. Mieliśmy dużo po drodze momentów, w których stwierdziliśmy, że to chyba się nie uda, nie? Bo pracujemy 5 tygodni nad kolejnym produktem, wrzucamy go do internetu i nagle okazuje się, że to nie działa, nie? Że blogerzy nie chcą o nas pisać, że ruch nie rośnie, że nie zarabiamy tyle, ile powinniśmy zarabiać, że nie mamy tyle downloadów i wtedy się nie chce pracować, nie? I kwestia jest taka, że kiedy uświadomimy sobie, że startup jest jedną taką wielką sinusoidą, która leci od szczytów fascynacji, mega, mega fajnej energii do totalnej depresji i uświadomimy sobie, na którym punkcie tej sinusoidy się znajdujemy, to możemy fajnie na to reagować i wdrażać w firmie, w naszym życiu firmowym różne mechanizmy, które tak naprawdę pozwalają skracać te doliny. I tak naprawdę mówiąc o sinusoidach, które są dość bardzo skomplikowanym czynnikiem startupów, chciałbym też powiedzieć, że wydaje mi się, że rolą największą, najlepszą cechą każdego lidera jest to, aby zrozumieć sinusoidę też swoich pracowników i wiedzieć, kto w jakim jest teraz momencie, czy komuś się chce, czy komuś się nie chce. Bo tak naprawdę, żeby iść do przodu, no to trzeba naprawdę mocno, mocno pracować, nie? Trzeba być zmobilizowanym. Jesteśmy zmobilizowani, jak widzimy efekty naszej pracy, widzimy dobre wyniki, jak coś się sprzedaje, jak ktoś o nas dobrze pisze. Jak tego brakuje, to trzeba tą energię czerpać skąd inąd. My tą energię wtedy czerpiemy z rozwoju tak naprawdę, czyli w momencie, kiedy... Dzień dobry panu. Przepraszam, spóźnienie się mówi. Czyli w momencie, kiedy w firmie nagle okazuje się, że coś nie idzie zgodnie z naszym założonym planem, a zawsze w startupie jest tak, że nic nie idzie zgodnie z założonym planem, co tutaj wszyscy chyba potwierdzą z reguły, no to wtedy tak naprawdę musimy tą energię z siebie wykrzesić i bardzo często tą energię wykrzesza się poprzez to, że rozwijamy się, robimy nowe projekty, które dają nam kopa nie od strony produktowej, tylko od strony rozwojowej, poznajemy nową technologię, uczymy się nowego wykorzystania tej technologii, zapraszamy do nas grupę dzieci, które testują nasze gry i widzimy fan na ich twarzach. I to nam daje tak naprawdę motywację do tego, żeby działać, nakręcać się i myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. Kolejna rzecz to jest słuchaj, patrz, czuj, analizuj i tak naprawdę uwierz w energię, która gdzieś panuje. Bardzo dzisiaj jest tak mistycznie, ale tak czuję, że tak powinno być. Bardzo często jest tak, że robimy coś i po pewnym czasie czujemy, że no, ten twór, który współtworzymy razem z całym zespołem, nie oddaje nam energii i pochłania więcej niż nam daje. I tak było na samym początku z naszym pomysłem, żeby DuckyDuck był platformą, która łączy aplikację webową dostępną poprzez przeglądarki i gry mobilne. I jak robiliśmy te gry mobilne, to czerpaliśmy z tego ogromną satysfakcję, ogromnie nas to angażowało, a ta część webowa była taka męcząca dla nas. Mimo że rosła i dawała nam fajne wzrosty, to strasznie nas męczyła. I kiedyś rozmawiałem z Rafałem Hanem, wspólnikiem, który powiedział, że fokus jest tam, gdzie energia, fokus jest tam, gdzie energia. No i rzeczywiście, sfokusowaliśmy się tam, gdzie jest energia, zaczęliśmy robić tylko i wyłącznie gry mobilne i to zaczęło jakoś działać. Nie? Nie robimy nic, co tak naprawdę marnotrawi naszą energię, tylko to, co jak zainwestujemy w to naszą energię, to nam odda z powrotem i zwielokrotni siłę naszych działań. To jest bardzo ważny slajd z energią.
energia istnieje, znaki istnieją i to wszystko naprawdę jest mega, mega, mega fajne. Dobra, zero kompromisów, ale tak naprawdę zero kompromisów. I na tym się kilkukrotnie ja przejechałem, bo zbyt często szedłem na kompromisy. Szedłem na kompromisy, jeśli chodzi o rekrutację. I przyszedł kiedyś do mnie grafik i powiedział, że chciałby pracować, ale na 3/4 etatu czy na pół etatu, ale że będzie maksymalnie zaangażowany. Ja w to nie wierzyłem wtedy, ale pomyślałem, kurde, może rzeczywiście, nie? No i poszedłem na jakiś kompromis i okazało się, że straciliśmy trochę czasu, który mógł być lepiej wykorzystany. Tak samo zero kompromisów, jeśli chodzi o jakość. Zero kompromisów. Jak robimy produkt i go testujemy z dziećmi, a testujemy każdy produkt z dziećmi, i wyjdzie jakakolwiek niedoróbka, to my siadamy i to dopracowujemy. Nie puścimy na sklep produktu, który nie jest jakościowo idealny. Zero kompromisów, jeśli chodzi o nasz produkt. My tworzymy jakościowe aplikacje. Dzięki temu, że nie idziemy na kompromisy z jakością, to plasujemy się w światowym topie, jeśli chodzi o jakość aplikacji. I ja jestem tego pewien i mówię to z pełną świadomością. Jesteśmy w topie na świecie, jeśli chodzi o jakość produktu. Ale to jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie osiągnąć, jeśli nie idziemy na żadne, ale to żadne kompromisy. Podobnie bardzo jest z całym modelem B2B, który ostatnio uruchomiliśmy. Sprzedajemy licencje i licencje są takim bardzo, bardzo kuszącym elementem naszego modelu biznesowego do tego, żeby ulegnąć i pójść na kompromis. Czyli żeby obok logo Ducky Duck umieścić logo McDonalda albo żeby obok logo Ducky Duck umieścić jakikolwiek inny logotyp. Trzymamy się zero kompromisów. Nasz brand jest naszym brandem, dbamy o niego, patrzymy w jakim kontekście się pokazuje. Musimy naprawdę, nawet jeśli to chodzi o kosztem przychodów, kosztem zysków naszej firmy, zero kompromisów. Wierzymy, że kiedyś nam się to opłaci. Zdjęcia z dzisiaj. To jest nasza najnowsza aplikacja, która ujrzy światło dzienne bardzo niedługo. Już jest w App Store i czeka na sprawdzenie to przez ekipę Apple'a. Aplikacje testujemy zawsze z dziećmi i to akurat są zdjęcia z dzisiaj. Przed chwilą je wrzucałem, bo ekipa mi wysłała. Dzisiaj u nas w firmie było kilkanaście dzieciaków, które grały w naszą grę. Oprócz tego te wszystkie kanapki, które są w grze można robić bardzo fajne kanapki ze zdrowych składników. Siedliśmy do tej gry razem z dietetykiem dziecięcym i opracowaliśmy takie menu, które jest fajne dla małych dzieci, które zawiera zdrowe składniki, które dają energię i są po prostu w porze dla dzieciaków. I stworzyliśmy taką aplikację, w której tworzy się kanapki, wesołe sowy, rowerki, samochodziki i tak dalej, i tak dalej. I ta aplikacja ma być inspiracją dla rodziców, żeby wykorzystać lepiej czas w kuchni. Bo no, często tak jest, że rodzic idzie do kuchni, a dziecko włącza mini-mini albo Cartoon Network i mówi siedź, baw się. A tak naprawdę ten czas w kuchni można super wykorzystać i wzmocnić swoją relację z dzieckiem. I za każdym razem organizujemy takie playgroups, na które przychodzi banda dzieciaków i testują po prostu. One są bezwzględnymi testerami. No, my im nic nie mówimy, dajemy im tablet do rąk i patrzymy. Patrzymy, jak grają. Mamy ze sobą notes i notujemy. W to kliknął, w tamto nie kliknął, tego nie zobaczył, to jest za małe, to trzeba poprawić. I najciekawsze jest to, że nigdy nie myślałem, że to będzie takim dużym wyzwaniem tak naprawdę gromadzenie testerów, bo tester, nasz tester, taki właśnie tester, który ma 2, 3, 4, 5 lat, strasznie szybko się zużywa. Bo jak dziecku da się tablet, to strasznie szybko się uczy go obsługiwać. A my nie możemy robić aplikacji, które są dla dzieci, które potrafią obsługiwać tablet, tylko one muszą być intuicyjne dla dzieci, które po raz pierwszy w życiu mają tablet w rękach. I to jest naprawdę duże wyzwanie, znaleźć na tyle dzieci, żeby zawsze mieć jedno, dwójkę, trójkę dzieciaków, które po raz pierwszy raz mają tablet w rękach. To jest ciężkie. Testerzy się zużywają, ale dają nam ogromnego kopa energetycznego. Strasznie jest fajnie, miło, przyjemnie. Wypracowaliśmy już sobie cały proces testowania gier. Wiemy, jak dzieci rozkręcić na początku. Teraz jeszcze wdrożyliśmy coś takiego, że podczas każdego playgroups, gdzie testujemy nową aplikację, kręcimy do tego po prostu promo movie i wykorzystujemy to w ten sposób, aby mieć też fajny materiał do promowania naszej aplikacji.
I ostatnia rzecz, bo już czas mój ucieka. Nie zapominajmy o przyczynie, nie zapominajmy, po co to wszystko robimy. I tu też jest dużo, bardzo dużo takich pułapek, że zaczynamy pracować i wpadamy w tą spiralę pracy, w spiralę takiej codziennej rutyny. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. My pracujemy z funduszem VC, który w nas zainwestował. I nagle łapiemy się na tym, że kiedyś sobie coś założyliśmy, teraz tego wyniku nie dowozimy, więc trzeba coś zmienić, żeby ten wynik dowieść. I często zmienialiśmy coś, żeby dowieść ten wynik, ale nie dopuściliśmy do głowy, że być może kiedyś sobie coś źle założyliśmy i tak naprawdę na tym produkcie nie powinno być ustępstw. I my naszych gier nie robimy po to, żeby nasz inwestor był szczęśliwy, nie robimy tego po to, żeby zarobić na tym milionów dolarów, nie robimy tego po to, żeby po prostu wypchać App Store grami, tylko robimy to po to, po prostu, żeby takie małe dzieci się uśmiechały. I to jest tak naprawdę film, który często sobie puszczamy w firmie, no bo to są nasi użytkownicy i my wierzymy, że jak będziemy robić fajny content dla tych małych dzieciaków, to tak naprawdę one będą za jakiś czas kształtowały nasz świat, nie? I będą go zmieniały na jakieś lepsze, fajniejsze miejsce. Dlatego jeśli macie w domu tablet, macie dzieciaki, to zachęcam do tego, żeby zainstalować Ducky Decka i chwilę pograć. Dziękuję bardzo. To jest mój e-mail. Gdyby ktoś... gdyby ktoś chciał się skontaktować, to zapraszam bardzo, bardzo serdecznie.